Śnieg. Zalega jeszcze w wielu miejscach w Jaworznie. Główne drogi i część chodników została należycie odśnieżona i pretensji mieć nie można. Jednak, jak udowadniają mieszkańcy Jaworzna, w mieście jeszcze jest wiele miejsc, w których pługopiaskarka nie zawitała i pewnie już nie zawita. Na nasz adres mailowy dostajemy od mieszkańców miasta mnóstwo zdjęć z różnych rejonów jawożna, na których widać, że śnieg grzecznie sobie leży, nienagabywany przez nikogo. W tym roku za odśnieżanie odpowiedzialne są wodociągi jawożno, których pługi i pługopiaskarki są widoczne na mieście, ale jeżdżą tymi samymi trasami, nawet jeżeli dana droga jest idealnie odśnieżona dlatego wiele drugich chodników, a czasem i schodów prowadzących na przystanki autobusowe, jest nieodśnieżonych. Mieszkańcy pieklą się, ponieważ dla wielu z nich, szczególnie osób starszych czy mających problemy sprawnościowe, zalegający śnieg jest nie tylko wyzwaniem, ale i niebezpieczeństwem. Sytuacji nie poprawia również to, że jaworznickie służby widziane były choćby w Luszowicach czy odśnieżając trasę S1 w kierunku Dąbrowy Górniczej. A więc czas na inne zlecenia jest. Na szczęście idzie odwilż, a święta w tym roku mają być ciepłe, więc prawdopodobnie problem zalegającego śniegu sam się rozwiąże. Co jednak, gdy on znowu się pojawi? Drogowcy klasycznie znowu będą zaskoczeni, czy tym razem zaskoczeni zostaną mieszkańcy i wszystko będzie perfekcyjnie odśnieżone? O tym dopiero się przekonamy.